Jej członkowie rozdawali ulotki przy głównym wejściu do hali ludowej. Wrocławska Grupa Inicjatywna Amnesty International liczy około 20 osób. Są to licealiści i studenci. Od 9 rano przy głównym wejściu do hali ludowej, gdzie odbywają się uroczystości Kongresu Eucharystycznego, członkowie Amnesty International rozdawali ulotki i zbierali podpisy pod kilkoma petycjami. Przede wszystkim informujemy o prześladowaniach ze względu na przekonania religijne na całym świecie. Poza tym głównym jakby naszym nurtem dzisiejszej akcji jest kontynuacja przeciwstawiania się deportacji uchodźców z Bośni i Hercegowiny oraz apelujemy o podpisywanie apeli o uwolnienie mniszki buddyjskiej, która została 4 lata temu aresztowana ze względu na swoje przekonania religijne w Chinach. Członkowie Amnesty International podkreślali, że nie była to pikieta, a tylko akcja informacyjna. Miejsce i czas akcji, kiedy do hali ludowej wchodzą kongresowi goście, zostało wybrane celowo. Uważam, że jest to wspaniały moment, gdyż ludzie z całego świata zjechali się tutaj ze względu właśnie na swoje przekonania religijne, a niestety większość ludzi nie wie, że nie wszyscy mogą spokojnie spotkać się i modlić i wyznawać swoją wiarę, ponieważ są represjonowani. Dlatego też uważamy, że jakby przepełnieni tym duchem religijności powinni bardziej zrozumieć ten problem, który dzisiaj przedstawiamy i tym bardziej nas poprzeć. Organizatorzy akcji uzyskali zgodę Sekretariatu Kongresu Eucharystycznego, powiadomili także o swoich planach policję i władze miasta. Całe przedsięwzięcie było więc legalne i miało spokojny przebieg. 4 czerwca w hali ludowej będzie gościła członków wrocławskiej grupy inicjatywnej Amnesty International. Oczywiście rozmowa będzie dotyczyła dzisiejszej akcji Amnesty International, która odbywa się pod halą ludową. A kolejne informacje o 21.30. W nich m.in. o wizycie. Naszą akcję propagandową w tej sprawie członkowie Amnesty prowadzili dzisiaj pod wrocławską halą ludową, gdzie odbyła się kongres eucharystyczny. Deportacja z Republiki Federalnej jest niehumanitarna i narazi Bośniaków na prześladowania głównie na tle religijnym w ich własnym kraju, twierdzą działacze Amnesty International. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, zdaniem przedstawicieli Amnesty, jest znakomitą okazją do przeprowadzenia akcji informacyjnej w tej sprawie. Wszyscy ludzie jakby żyją cały czas, cały Wrocław, religią i powinni być bardziej uczuleni naszym zdaniem na prześladowania religijne na całym świecie. Przed głównym wejściem do hali ludowej protestowano również przeciwko uwięzieniu buddyjskiej mniszki w 1993 roku aresztowanej za udział w manifestacji na rzecz wolności Tybetu. Podpisy zbierane m.in. we Wrocławiu.